Rozważamy testament Pana Jezusa, ostatnie Jego słowa. Mówiliśmy o przebaczeniu rano na mszy świętej. Skupiliśmy właśnie się na tej konferencji. Przebaczenie, mówiłem, jest fundamentem chrześcijańskiego życia. Też jako takie nawiązanie i jeszcze przypomnienie tych zasadniczych kwestii związanych z przebaczeniem, to musimy pamiętać, że jest ono szczególnym darem Boga. Jest tym narzędziem duszy i ciała, narzędziem woli, dzięki któremu możemy ze zła wyprowadzać dobro, bo normalnie może to czynić tylko Bóg. Tylko Bóg. A tu Pan Bóg dał nam to narzędzie, naszą decyzję, która gdzieś musi zrodzić się w głębokościach serca. I dlatego przebaczenie w chrześcijaństwie ma stanowić fundament życia, całego naszego życia. Dlatego sobie przebaczamy. Dlatego sobie wybaczamy, ponieważ Chrystus nam przebaczył. Zawarł granicę miłosierdzia w modlitwie Ojcze Nasz, wyznaczając granicę właśnie miłosierdziu Bożemu. To my wyznaczamy. Ojcze, przebacz mi taką miarą, jaką ja przebaczam. Chociaż spotykam różnych ludzi, czasem to tak są zacięci, że mówią, proszę księdza, nie i koniec, nie? Bo mi tu siedzi, no cię chłopie udusi kiedyś, nie? W końcu ci tak siądzie, że cię udusi. No bo to coś się kiedyś stanie. Ja mówię, no a jak odmawiasz modlitwę Ojcze Nasz? I przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. A tego nie odmawiam, mówi do mnie. Skrócił sobie modlitwę Ojcze Nasz. Tego sobie nie odmawiam, mówi. Ja mówię, no właśnie, bo ci siądzie. Oczywiście, żebyśmy też źle nie zrozumieli, że przebaczenie to nie jest zapomnienie. W przebaczeniu nie chodzi o zapomnienie. W przebaczeniu dochodzi do głosu coś więcej. Zapomnieć się nie da bólu i krzywdy, ale oddanie tego bólu i tej krzywdy Chrystusowi to jest zaniechanie między innymi tej ludzkiej sprawiedliwości, odwetu, zemsty. Odwetu i zemsty, zaniechanie. I wtedy oddaję to wszystko sprawiedliwości Bożej. I wtedy rzeczywiście jestem narzędziem w ręku Pana Boga. Wtedy w tym oceanie, bo nie ma innej możliwości. Zobaczcie, bo przecież odwet będzie rodził odwet. Zemsta będzie rodziła zemstę. Przecież już nawet czasy Hammurabiego, pamiętacie? Co on wprowadził? Bardzo restrykcyjne prawo. Nie? Ja nie rozumiałem długie lata tego prawa Hammurabiego. Oko za oko, ząb za ząb tam był. Dlaczego on takie prawo wprowadził? Mi dopiero wytłumaczyli to moi misjonarze, którzy wrócili z Papui Nowej Gwinei. I mówią, chłopie, to była rewolucja, co on zrobił. Bo wypisz, wymaluj to, co zrobił właśnie Hammurabi, to on cywilizował sprawiedliwość, ucywilizował ją. Dlaczego? Bo u nas na misjach jest tak, że jak ktoś kogoś skrzywdzi, nie? To cała wioska potrafi iść, całe plemię i już nie tego, co skrzywdził, tylko wytną mu całą rodzinę, starą wioskę, zniszczą wszystko. Właśnie to jest odwet. To jest odwet. I dlatego wprowadzono tak zwane prawo oko za oko, ząb za ząb, czyli będzie cierpiał ten, który uczynił zło, nie reszta, nie reszta. Inni misjonarze musieli się napracować na Papui, żeby uporządkować. Tam znowu błąd zrobili, bo wprowadzili zapłatę. To teraz w ogóle są pieniądze. Pieniądze, wiecie, przewracają ludziom w głowę. A więc, ukochani, nie chodzi o zapomnienie. Nie chodzi wcale o zaniechanie sprawiedliwości takiej normalnej, bo jeżeli człowiek czyni zło, trzeba go osądzić. Są na to, święty Paweł Apostoł mówi, władza jest od tego, żeby osądzić i sprawiedliwy wyrok wydać. Tu chodzi w przebaczeniu o wewnętrzny twój wymiar. To ty zwyciężasz, to ty wznosisz serce ponad zło. I w życiu często będziecie musieli z tego aktu korzystać, bo jeżeli nie, to nie damy rady. Właśnie przebaczenie potem konsoliduje to. Żona mówi do męża, no wreszcie, mówi, byśmy się trochę posprzeczali. Mówi, już dawno żeśmy się nie sprzeczali. A on mówi, no ale po co? No bo to tak miło było się godzić, mówi. Tak miło było się godzić. No właśnie, no. Oczywiście to taki humor i dygresja, ale coś w tym jest, że potem człowiek po tej burzy
jakoś tam próbuje nie popełniać tych samych błędów, jakoś w karbach się trzyma i idzie do przodu. A więc przebaczenie rzeczywiście jest wielką łaską, narzędziem. Chrystus zapieczętował je na krzyżu, skoro On przebacza i my mamy przebaczać. Wtedy jesteśmy upodobnieni do samego Stwórcy, jesteśmy Jego uczniami. Ale to nie znaczy, że nie sądzimy przestępców. Nie, nie, to są dwie. Władza nosi prawo miecza i mówi apostoł Paweł, że z tego prawa może korzystać. A prawo miecza to jest trudne prawo, bo to jest również i możliwość wymierzania kary śmierci. Straszne to są słowa, no ale są zapisane w Biblii. Ukochani, teraz chciałem przez chwilę skupić się na jednej z najważniejszych również tych lekcji, na słowach Pana Jezusa, który dialogował na krzyżu z jednym ze współskazańców, z tak zwanym dobrym łotrem. Ja nazywam tę lekcję dobrego łotra jako lekcja pełna nadziei do końca. Lekcja łaski, którą otrzymujemy za stanięcie w obronie Boga i tego, co Boże. Długie lata przygotowywałem kiedyś konferencję na temat przebaczenia i między innymi obrony wiary. I kiedy zacząłem trochę studiować przed laty demonologię, żeby przyjrzeć się strategii działania złego ducha, jak on wpływa na człowieka, jakie narzędzia stosuje, to w różnych opracowaniach można było spotkać ciekawe opisy, oczywiście teologiczne opisy, jak mogła wyglądać próba aniołów w niebie. I tam doszło do sytuacji przedziwnej, ponieważ niektórzy teologowie podkreślali rolę świętego Michała Archanioła. Wyrysował się taki specyficzny obraz, że kiedy Bóg poddał aniołów próbie wolności i miłości, to część z nich odrzuciła plan Boży, pogardziła nim. Niektórzy mistycy mówią, że bunt poszedł o człowieka jako stworzenie istoty w godności niezwykłej, bo na obraz i podobieństwo samego Stwórcy. Że człowiek zostanie stworzony po to, aby otrzymać od Stwórcy władzę nad stworzonym światem, a więc władzę po naszemu, mówiąc, rządzenia, zarządzania, ale też, że człowiek zostanie zaproszony przez Stwórcę do czegoś jeszcze bardziej niezwykłego, do władzy, dzięki której będzie mógł przekazywać życie, że będzie mógł wyzwalać w Stwórcy miłość stwórczą, czyli będzie razem z Bogiem powoływał do istnienia nowe światy. Coś tak niezwykłego i wielkiego, że ta godność właśnie, bo to człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. I rzeczywiście niektórzy komentatorzy, nawet możemy spotkać ich, tych, którzy komentują całą tą naszą antropologię i dar przekazywania życia, że to jest ten dar, który również upodobnił rodzaj ludzki do Stwórcy, bo Bóg jest życiem, jest źródłem życia. I dar przekazywania życia jest upodobnieniem do Stwórcy, jest udziałem w potędze samego Boga bezpośrednio. To jest tajemnica, którą będziemy rozważali w wieczność. I że właśnie tego między innymi pozazdrościły niektórzy aniołowie, z których jako pierwszy, mówimy, był ten książę, który zbuntował się. Różne imiona mu Biblia nadaje, szatan, Lucyfer, ale pojawia się jako ten, który ma jakiś związek z światłem, gdzieś blisko źródła światła musiał być, a zapragnął czegoś innego.
Pycha była początkiem. Zbuntowali się, przechodząc przed tronem Bożym, podejmując decyzję odrzucenia planu Bożego, rodzaju ludzkiego i tego, co Pan Bóg objawia, tracili światło. I w tym momencie pojawia się właśnie postać, jak to niektórzy mówią, nawet być może najmniejszego z aniołów, wtedy jeszcze, choć pokorą najpotężniejszego. Pojawia się postać świętego Michała Archanioła. I wtedy właśnie miał wystąpić przed tron Boży. Tak po naszemu, bo to musimy pamiętać, że po ludzku to mówimy, to się nie da inaczej. Są sprawy, których inaczej się nie opowie, bo język religijny z natury jest językiem symbolu. To nie da się inaczej. Tak? Są nieopisywalne sprawy, nie da rady opisać miłości. Nie? Bo to jest doświadczenie serca. Ty możesz opisać sposób okazywania miłości, ale miłości samej nie opiszesz. Szczęścia nie opiszesz, bo ty doświadczasz. Możesz, ale dopiero zrozumie ten, który jest szczęśliwy, ten, który kocha. Jeżeli by człowiek nie cierpiał, nigdy nie zrozumiałby, co mówi ten drugi o cierpieniu. Bo my to rozumiemy przez analogię, doświadczenie, cierpienie, ból, miłość. Tak samo i wiara jest doświadczeniem serca. To wcale nie jest takie proste, żeby niewierzący zrozumiał wierzącego. Wcale to nie jest takie proste, bo to jest doświadczenie. I dlatego z natury widzicie, że nawet i Biblia posługuje się językiem obrazu. Królestwo Boże podobne jest, Pan Jezus mówi, niepodobne do czegoś tam. Do sieci zagarniającej ryby, do skarbu ukrytego w ziemi, czy do tych pięciu panien mądrych, pięciu głupawych i tak dalej. Nie? Czyli to podobne, mamy zrozumieć mechanizm. I tak samo tutaj, jak ja posługuję się obrazami, to my po ludzku sobie to musimy wyobrazić, ale rzeczywistość jest o wiele głębsza. My to poznamy, kiedy staniemy przed tronem Bożym. I myślę, że Pan Bóg objawi nam to wszystko, bo Księga Mądrości mówi, że Bóg zedrze zasłonę z oczu i wtedy wyjdą na jaw zamysły wszystkich nikczemnych serc, również i anielskich nikczemnych serc. Na sądzie tak zwanym ostatecznym. I wtedy będziemy Boga podziwiali za Jego nieskończone miłosierdzie. Ale wracając. I właśnie wtedy pojawia się postać tego być może najmniejszego z aniołów, który występuje przed całą tą zbuntowaną świtę i woła na całą wieczność, jak się potem okaże, któż jak nie Bóg godny jest chwały i uwielbienia? Któż jak nie On jest tym, któremu mamy służyć, bo to Ojciec nas, a służba królowaniem z Nim. Choć po ludzku tak moglibyśmy przyrównać, mi pasuje taki obraz wojskowy, nie? Że zbuntowała się generalicja, a w obronie wystąpił szeregowy. Tak moglibyśmy powiedzieć. Zresztą spotkałem, oczywiście nigdy, pamiętajcie, egzorcyzmy, to co demony mówią, nie mogą być źródłem informacji teologicznej, ale czasem czytając te różne opracowania i przygotowując kiedyś różne konferencje na ten temat, a wygłosiłem ich ponad 1000 tych konferencji o okultyzmie, to właśnie tam spotkałem taką wypowiedź, która mnie zainspirowała. Właśnie potwierdziło to, co mówili ojcowie wcześniej, czy tam teologowie, czy mistycy, że właśnie wtedy sam Lucyfer mówi, że ten Michałek, na którego nikt z nas nie spojrzał, on stanął w obronie jego planu. I kiedy zawołał właśnie, to jego zawołanie przylgnęło do niego jako imię, wypaliło go. Któż jak nie Bóg? Potęga Boga. Tak, to On jest tu najważniejszy. I wtedy, zresztą niektórzy mistycy to potwierdzają, z tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, kiedy On, jako ten być może najmniejszy, ale pokorą najpotężniejszy, wystąpił w obronie Boga, to zapłonął, z tronu Bożego wyszedł ogień, którym On zapłonął. I ta cała swora zbuntowników, nie, została oślepiona, już tronu Bożego nie ujrzeli. A do Michała przystąpiły liczne zastępy duchów niebieskich, które od tego czasu zostały nazwane wojskiem anielskim. A on otrzymał przywilej przywódcy wojska anielskiego, które będzie walczyło właśnie z mocami ciemności, z tymi, którzy się zbuntowali. A to, co mówiłem na początku, walka, którą toczymy, nie jest przeciwko ciału i krwi, ale przeciw potęgom, zwierzchnościom, władzom, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. I tutaj można by widzieć początek tego, co daje Pan Bóg,
za obronę. Kto stanie w obronie Boga, otrzymuje natychmiast tak wielkie łaski, że nawet nie jest w stanie sobie ich wyobrazić. Być może na początku nie poczuje tego, ale kiedy się rozmawia z ludźmi, którzy stanęli kiedyś w obronie Boga, to mówią, ich życie się zmieniło, ale zauważyli to dopiero z perspektywy czasu. Z perspektywy czasu, bo początkowo wydawało się, że im się życie zawaliło do góry nogami, a potem się okazywało, że Bóg już nigdy ich nie zostawił. I dlatego właśnie przywołałem ten początek, bo ta druga przepiękna przecież sytuacja, ale jakże trudna, przed którą musiał stanąć kto w historii? Abraham. Czy dochowa wierności Bogu? Czy w miejsce Boga postawi życie swojego dziecka? Straszna próba. Niewyobrażalna próba. Co będzie dla niego ważniejsze? Czy Stwórca, czy dziecko? I był poddany tej próbie i zdecydował w sercu. Tak. Straszna próba. Już nikogo Pan Bóg chyba na taką próbę potem nie wystawi. Swojego syna odda. Ale Abraham podjął decyzję. I dlatego uratował wszystko. Bo Bóg wiedział, znał jego serce. I wiedział, że Abraham dochowa wierności Panu Bogu. Ale za tą próbę otrzymał więcej niż każdy potem inny. Bo on stał się początkiem. To on był tym, na którym Bóg zawarł przymierze Starego Testamentu. Tak, to był on. Za to, że nie, nawet człowiek nie może nam stanąć w miejscu Boga. Zapamiętajcie, to jest niezwykła lekcja, bardzo mocna lekcja, ale na całe swoje życie. Nawet dziecko nie może ci stanąć w miejscu Boga. Bo jeżeli cokolwiek włożysz w miejsce Pana Boga, to to stracisz. To jest trudna, ale piękna lekcja. Ale jak dochowasz wierności Panu Bogu, jak rzeczywiście będziesz przy Nim, to Pan Bóg ciebie już nie zostawi. I ukoronowanie mamy właśnie na krzyżu, kiedy kona boski Zbawiciel. Zobaczcie, po ludzku to jest przegrana sytuacja. Tłum, który ryczy z nienawiścią, ze złością, prawda? Pan Jezus jest wyzuty spod prawa. Nie przysługują mu jako skazańcowi nawet modlitwy zakonających, bo on jako bluźnierca został skazany. Nawet modlitwy zakonających, psalmy, które odmawiano przy umierających, między innymi psalm 23. Taka była nienawiść, tak było to skumulowane w boskim Zbawicielu. I wtedy co? Pan Jezus sam rozpoczyna tą modlitwę. Oni mu jej odmówili, niegodny jest tego, żeby się modlić przy nim. A on spogląda w niebo i rozpoczyna ten psalm. Jakimi słowami? Eli, Eli, lema sabachthani, Boże mój, czemuś mnie opuścił. To jest psalm umierających. Pan Jezus go rozpoczyna na krzyżu i z nienawiści, z przewrotności swoich serc jego wrogowie nieświadomie cytują dalsze fragmenty tego psalmu, bo to jest to. Poczekaj, zaufał Panu, niechże go wyzwoli. Niech go wybawi, jeśli go miłuje. To są słowa tego samego psalmu. Oni w tym zacietrzewieniu pod krzyżem na rozpoczęcie tej modlitwy przez Chrystusa nie zrozumieli, że Pan Jezus niejako sprowokował ich, że mimo wszystko tą modlitwę odmówili przy Nim, choć nie całą. I w tej scenerii, kiedy kona dochodzi do czegoś niezwykłego, jeden z tych, którzy z Nim umierają, szydzi z Niego do końca, drwi. Jesteś Bogiem, to zejdź, pokaż, udowodnij nam. Nie? To jest to, udowodnij nam, że to jest możliwe, że jesteś, jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża, bluźnią wszyscy. Tak by Pan Bóg miał, prawda, udowadniać, że On jest tym, który teraz musi się tłumaczyć wszystkim i pokazywać, że jednak jestem Panem Bogiem, zejdę wam z krzyża. Nie? Kompletnie nie zrozumieli tego, co się dzieje. I tam szydzi. A drugi, który jest obok, gani swojego współtowarzysza
niedoli i co mówi? Człowieku, opamiętaj się. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. I wtedy ten człowiek robi coś niezwykłego. To jest ta druga instancja, wiecie, sądu. Bo on publicznie najpierw daje ogromne świadectwo o sobie i o swoim współtowarzyszu niedoli. Krzyczy z krzyża, my sprawiedliwie bowiem odbieramy słuszną karę za zło, które uczyniliśmy. Zobaczcie, ten bandyta publicznie wyznał grzechy straszne, które w życiu popełnił, zbrodnie, które popełnił. Mało tego, karę śmierci krzyżowej uznał za sprawiedliwą. Rozumiecie? Ten bandzior stanął w prawdzie przed całym światem. My sprawiedliwie, bowiem odbieramy słuszną karę za to, co uczyniliśmy, ale on nic złego nie uczynił. I zobaczcie, co się dzieje potem. Czyli uniewinnił Jezusa. Bandyta był sprawiedliwszy niż rzekomo uczciwi faryzeusze i uczeni w piśmie. Bandzior. I co tutaj jest? Czy Bóg pozwoli prześcignąć się w miłosierdziu? Bóg nie pozwoli. W jednej chwili, zaraz potem, ten biedak też, no bo jakże nie nazwać go tak, skoro kona na krzyżu, przybity też za zbrodnie, które popełnił, ale otrzymuje tak wielką łaskę, że w następnym zdaniu już wyzna wiarę w Królestwo Jezusa. Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim Królestwie. To jest puenta. I to jest właśnie to, co Pan Bóg daje każdemu, kto stanie w Jego obronie. Oczywiście, zauważcie, Pan Jezus nie cofnął mu kary śmierci. Nie cofnął, ale co mu powiedział? Zaprawdę powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Jeszcze dziś. Za co? Za to, że stanął w obronie Bożego Syna. Bóg Ojciec nikogo nie pozostawi bez nagrody, jeżeli ktokolwiek stanie w obronie Bożego Syna. Choćby to był zbrodniarz, który umiera na szafocie, czy na krześle elektrycznym, czy gdziekolwiek, prawda? Skazują go na śmierć, ale jeżeli człowiek taki staje w obronie Boga, to jego serce może autentycznie otrzymać miłosierdzie. To nie znaczy, że każdy, nie? Bo to też, żeby otrzymać, to trzeba być godnym tego miłosierdzia. I tu mógłbym powiedzieć wiele różnych świadectw od ludzi, którzy początkowo w swoim życiu nieraz szli na taki układ ze złem. No bo tak się to jakoś na czasem robiło w różny tam sposób. Jak to, wiecie, przykłady no są różne z życia, bo to ja mam dużo tych świadectw nazbieranych. Pamiętam, jak mi kiedyś mówiła moja babcia właśnie na temat wiary, że człowiek, który broni Pana Boga, to w szczególny sposób potem otrzymuje od Pana Boga różne łaski. Ale jeżeli ktoś sobie lekceważy, to często też potem szatan ma większy przystęp do niego. I mówiła kiedyś, jechaliśmy i pamiętam, babcia mówi, pamiętaj, synku, tutaj, w tym miejscu, kiedyś nie pozostanie kamień na kamieniu. A ja mówię, dlaczego, babciu? Ona mówi, bo tutaj ludzie bardzo skrzywdzili swoją mamę. Strasznie. A matka mówi, jest zabezpieczona prawem Bożym, choćby była nawet złoczyńcą. To masz ją szanować. Nie godzić się z grzechem, ale masz ją szanować. Tak, nie musisz być przy niej, kiedy ona cię krzywdzi. Ale pamiętaj, mimo wszystko
Ona jest bramą życia, tak jak i Ojciec. Dlatego Pan Bóg zabezpieczył przykazanie czci i szacunku względem rodziców, bo choćby byli bandytami i przestępcami, to Pan Bóg i tak przez nich udzielił nam daru życia. Dlatego czwarte przykazanie po trzech boskich zabezpiecza godność rodzicielską. A oni tego nie zrobili. Ja tak jako dziecko patrzyłem na to, potem się dowiedziałem, co tam zrobili, ale to już się nie nadaje na ambonę. I rzeczywiście byłem świadkiem, jak ten dom poszedł w ruinę. Ile tam potem nieszczęść było. Aż w końcu dziesiątki lat, chyba ze 20, może 30 lat ten dom był w ruinie i wreszcie ktoś kupił tą działkę, wywiózł wszystko, wiecie. Wywiózł kamienie, fundamenty, wyrwali wszystko, wszystko co było. Jak ja to zobaczyłem, to aż przystanąłem samochodem, żeby popatrzeć na to. To słowo, które babcia mi kiedyś mówiła, tak jakby na nowo ożyło we mnie, a to było może ze 40 lat temu, jak ona mi to mówiła, a może i więcej. A więc rzeczywiście dzisiaj tam stoi inny, nowy dom. Często to miejsce jako ksiądz potem błogosławiłem. Modliłem się za tych ludzi. Często. Ale tak to jest, że jeżeli obronisz Pana Boga i staniesz w obronie, wyjechałem pierwszy raz do Stanów Zjednoczonych głosić Słowo Boże. To był rok 2002. I pamiętam świadectwo jednego człowieka, który mówi, proszę księdza, ja tu przyjechałem w latach początek 70. Byłem wykształcony, miałem dobrą pracę, no ale pracowałem w takiej firmie, że zmienili potem i zrobili, że był taki system ciągły, a więc już nie było tak, że do piątku, sobota, niedziela wolna, tylko wiadomo, chciwość ludzka jest taka, że więcej. Żołądek ma normalnie 2 litry pojemności, mój ma może 3, ale też więcej nie da rady, nie? Po prostu nie da rady. Ale są tacy, którzy, prawda, chciwość jest jakby ich drugą naturą, nie? Jakby drugą naturą. No i czasem tak jest. Mówi, i rzeczywiście doszło do tego, że chcieli mnie zmusić, żebym przychodził do pracy w niedzielę. A ja w domu byłem wychowany, dziecko, pamiętaj, w niedzielę to lekarz, ksiądz, ratownik, ci, którzy pomagają ludziom, ale wszystkie inne prace, nawet i w polu, jeżeli możemy, robimy normalnie w tygodniu. Bo kto w niedzielę zarabia, do dziurawego miecha gromadzi i potem straci to, co zebrał, jeszcze to, co miał. Wiecie, ci starsi ludzie mieli dużo mądrości w sobie. Naprawdę. Obserwowali życie. I co się okazuje? Rzeczywiście, ten człowiek mówi mi tak. No i powiedziałem do tego całego superwajzera, mówi, ty mnie nie wyznaczaj, ponieważ dla mnie to jest dzień święty. Ja jestem katolikiem, chrześcijaninem. Dla mnie to święty dzień. W tym dniu chcę być z moją żoną i z moimi dziećmi, w moim domu. Uczciwie pracuję, proszę cię, uszanuj to. I chyba nie wiem, czy złośliwie, czy jak, ale wyznaczył mnie do tej pracy. I nie przyszedłem, powiedziałem, że nie przyjdę. No to oczywiście była potem reprymenda, te wszystkie tam koszty trzeba było ponieść, a więc nie było premii i tak dalej. No ale potem przyszedł następny, któryś tam weekend z kolei i znowu mi wyznacza. Ja mówię, człowieku, mówiłem ci. No i tak było przez kilka razy. Aż w końcu wiedziałem, że będę musiał zmienić tą pracę. No ale w tym czasie pomodliłem się o światło. No i wtedy mówi do mnie ten właśnie mój niby przełożony. Mówi, szef wzywa ciebie, sam właściciel chce z tobą rozmawiać. No i mówi, poszedłem na tą rozmowę. I on tak słucha. Mówi, słuchaj, ja mam do ciebie sprawę. Mówi, podobno ty masz problem z pracą. Mówi, nie, ja uczciwie pracuję. Mówi, staram się, żeby wydajność była dobra. Ja tylko prosiłem, żeby w niedzielę nie wyznaczać mi dyżurów pracy, ponieważ to jest dla mnie dzień święty. W tym dniu chcę być z moim Bogiem i z moją rodziną. I wiem, że będę musiał zmienić pracę. Mówi, bo ja tutaj nie zostanę, bo stwarzam problem. A ten człowiek siedząc
Mówi do mnie, usiądź sobie, musimy porozmawiać. A mówi, o czym? No bo widzisz, bo zasada w życiu jest taka. Jeżeli człowiek ma jakiś świat wartości i kocha swojego Boga, to ja wiem, że on jest dobry człowiek. Może z nie wszystkim się zgadzam, ale wiem, że jeżeli on szanuje swojego Boga i żyje według jego zasad, to mnie też będzie szanował. Ja mam do ciebie propozycję, żebyś ty u mnie został szefem, dyrektorem w firmie. Bo ty jesteś uczciwy i dobry człowiek. Bo ty szanujesz swojego Boga. I mówi, znizin, dosłownie, bo wiedział, że mam wykształcenie, mówiłem już dobrze po angielsku, mówi, stałem się jednym z dyrektorów w jednej z placówek ważnej firmy, korporacji, nawet wtedy to już była korporacja. Zarobiłem duże pieniądze. I mówi, proszę księdza, ja to odczułem od razu na skórze. No, już nie mówiąc o tym, że finansowo, ale mówi, proszę księdza, tak jakby niebo otworzyło się dla całego mojego domu, dla moich dzieci, dla mojej rodziny. Ja naprawdę nie miałem nigdy problemów z wychowaniem moich dzieci, bo oni wiedzieli, że dla mnie to jest święte, że ja nie sprzeciwiam się, nigdy nie łamię sumienia ani dziecku, ani sobie. Nie uczyłem ich kłamać. Mówiłem, że obrzydliwe, najgorsza prawda jest lepsza niż kłamstwo. Tak, mówi, od małego i dzieci widziały to, bo muszą widzieć, bo jeżeli nie będą widziały tego w swoich rodzicach, jeżeli dla rodziców sprawa wiary, modlitwy porannej, wieczornej, przecież to nie musi być długo, uklęknij i chociaż powiedz, Panie Boże, dziękuję, że mnie stworzyłeś, to już jest piękna modlitwa. Dzieci nie można zajechać modlitwą, oczywiście, żeby z nimi różańce odmawiać po 2-3 dziennie, no bo przecież to zniechęcisz do modlitwy i w ogóle takiego Pana Boga nie będą chciały. Z dziećmi się modli często, ale króciutko, ale Bóg ma być obecny. Ten człowiek mi wtedy dużo dał. Ja wtedy byłem na początku, no bo to było już wiele, wiele przecież lat temu. A więc, kochani, tak, i zobacz, za obronę, za to, że człowiek staje w obronie, otrzymuje łaski. To, co Pan Jezus mówił, jak was postawią czasem w różnych miejscach, nie bójcie się, nawet sądów się nie bójcie. Duch Święty da wam, ale próbujcie bronić Boga, a nie po swojemu kombinować. Bo jak człowiek umie obronić to, co święte, to Pan Bóg go nie zostawi, da ci łaskę. Kolega mój na Śląsku pracował, no mówi, wchodził na jakieś takie spotkania, wszystko było dobrze, jakieś tam kursy to były takie modne w latach 90. końcówka, mówi, takie dużo różnych firm, sekt i pod powierzchnią jakiegoś takiego rzekomo szkolenia organizowali takie sekciarskie różne rzeczy. I mówi, no i chodził tam na jakieś takie spotkania i mówi, no ze 300 osób tam brało udział. No i w pewnym momencie, prawda, no czuł, że coś jest nie tak, że podkopują fundamenty wiary i mówi, nie wie, co mu kazało, ale nie mógł tego słuchać dłużej, wstał wobec wszystkich i powiedział, mówi, a dla mnie jedynym zbawicielem świata i tak jest Jezus Chrystus i mówi, nikt mnie do tego nie przekona. A mówi, a dla was? No i nagle się okazało, że rozwiązał całe spotkanie, wiecie? Że rozwiązał całe spotkanie. I mówi, proszę księdza, mówi, ile ja miałem kłopotów na początku, a wie ksiądz, bo to tam z zakładu były to powody jakieś takie historie. Mówi, pracę musiałem zmienić, ale po kilku latach zobaczyłem, że Pan Bóg mnie nie zostawił. Że nigdy mnie nie zostawił. W tych najtrudniejszych chwilach był obok mnie. I myślę, że dzisiaj właśnie Panu Bogu o to chodzi, żebyśmy się Go nie wstydzili, żebyśmy umieli dać to świadectwo. Nie dyskutować, bo z diabłem przegramy w dyskusji, wiecie. Czasem to trzeba tak po ludzku, a dla mnie to jest święte. Proszę, uszanuj to. Ja nieraz tak robię. Jak już widzę, że mam do czynienia z jakimiś takimi tam mistrzami świata, to wcale oni nie chcą argumentu. Oni nie chcą argumentu. Jak krzyczą z nienawiścią, prawda, to już człowiek nie chce argumentów, nie chce prawdy. To możesz go tylko poprosić. Ja mówię, proszę, uszanuj, bo dla mnie to jest święte. Ja za to umrę, jak będzie trzeba. Tak jak ty byś umarła za swoje dziecko. Tak, mówię. Ja nie będę się śmiał, kiedy ty będziesz trzymała umierające dziecko w rękach albo będziesz chowała swoje dziecko w grobie. Ja nie będę się z ciebie śmiał, że ty płaczesz. Bo dla ciebie to jest święte. Mówię, uszanuj,
że dla mnie to jest święte. Czasem, wiecie, rozwaliłem niejedną imprezę, wiecie? Nie jedną. Tak. Pamiętam, wracam w Lublinie, wtedy studiowałem, tam przełożeni wymyślili mi studia, no to trzeba było jechać. No, doktorat mi kazali zrobić. Nie? Ja całe życie nie lubiłem się uczyć, całe życie musiałem się prawie uczyć. W każdym bądź razie, no dobrze, mówię. No i pamiętam, ale Słowo Boże i tak głosiłem. Wygłosiłem rekolekcje, wtedy czasu miałem dużo, fajne te studia ostatecznie były, bo kaznodziejstwo studiowałem, także to jest ciekawe. No i co? I pamiętam, siadam do pociągu, jechałem do Gdańska, do Pruszcza Gdańskiego na rekolekcję. To był rok 2002-2003 może. Już byłem na studiach, ale jak byłem na studiach, to takie lubiłem takie psikusy jeszcze wtedy robić. No, obciąłem się na glace nieraz, nie? W klipsa sobie wkładałem w ucho, taką flanelową koszulę zakładałem. No i wiecie, kolczyk w nos jak szło. No i tak sobie tam gdzieś tam siadałem, prawda, bo wargę taki tam, ale nie kolczyk, tylko taki jakiś tam klips, ale w nos był lepszy. No i tak od słowa do słowa, i tak siadałem. I wtedy człowiek, wiecie, dużo przykładów do kazań zebrałem wtedy. Takich, wiecie, ludzie są do bólu szczerzy wtedy, bo w życiu im się w głowie nie mieści, że ten, co tu siedzi, to ksiądz, nie? A więc są do bólu szczerzy. No i jak pamiętam, jedziemy. No i w Warszawie przysiedli się jacyś panowie do mojego przydziału. A tak się wam przyznam, tak szczerze, że wtedy miałem dobrą legitymację i miałem dobre zniżki wtedy, takie porządne zniżki na pociąg. No i oni tak weszli, ci panowie, okazało się, że wracają z jakiegoś sympozjum. To był jakiś sympozjum naukowe. Jeden był fizykiem nuklearnym, jeden był chemikiem nuklearnym i jakiś tam jeszcze dwóch, bo czterech ich było. No i tak zaczęli rozmawiać, ja tam coś sobie czytałem. Siedział ze mną jeszcze taki też jeden młody chłopak. Za tego to bym 5 groszy nie dał, wiecie, z wyglądu w ogóle. Nie? To. A on mnie najbardziej pozytywnie zaskoczył akurat. Właśnie ten akurat. No i oczywiście ci panowie zaczęli dyskutować, rozmawiać. No i wiadomo, że wtedy no, poszła też nagonka na kościół. No to już oni wtedy te... No i oczywiście zaczęli naprawiać i reformować kościół. No i tak, prawda, i gadają. I ciekawe jest to, że jak człowiek tak opowiada te swoje historie, to tak wzrokiem szuka tych, co akceptują. Nie? I tak co chwilę widzę, że z boku, że na mnie spogląda ten taki główny wodzirej. Profesor. Wszyscy byli profesorami. Bo sobie nawet mówili, panie profesorze, nie wy koledzy. No ale. No i tak rozmawiają. W pewnym momencie jakoś tak nasz wzrok się spotkał, bo tam już każdy się wypowiedział. No i skoro egzotycznie wyglądałem, to też chcieli, żebym pewnie coś powiedział. No i tak mówi, no, a pan młody człowieku, to co by tutaj powiedział, nie? Nam. Jakie jest pana zdanie? No to wtedy myślę sobie, no wie pan co, mówię, no ja to tak na chłopski rozum to pojmuję, mówię, bo ja tam żadnym filozofem nie jestem, ale tak, wie pan, mi się wydaje, że jak chciałbym posłuchać o chemii nuklearnej, to ja bym z chęcią tutaj tego pana profesora posłuchał, bo to pewnie ciekawe są rzeczy, nie? Mówię, bo ja kompletnie się nie znam. Jakbym chciał posłuchać o fizyce nuklearnej, mówię, a to może być ciekawe, mówię, bo ja fizykę lubiłem w szkole, mówię, to mówię, chętnie bym posłuchał i lubię słuchać mądrych ludzi. Nie? No i tak mówię, a wie panowie wiedzą co, a ja myślę, że jakbyśmy chcieli się coś o Kościele dowiedzieć, o Panu Bogu więcej, to myślę, że powinniśmy w kogoś zapytać, co trochę na tym się zna, ma jakieś takie ogarnięte pojęcie. Mówię, no przynajmniej jakiegoś księdza. No i jeżeli, mówię, panowie zainteresowali, to tak się składa, że ja jestem księdzem, mówię, nie? Tak się składa, kluczyk schowałem, to prawda. No i oczywiście mówię, no i muszę powiedzieć, że tak was słucham od dłuższego czasu, bo wtedy pociąg 3,5 godziny, pamiętam, jechał do Gdańska. Słucham was i słucham. No i tak właśnie to tak w pewnym momencie mówię, no rzeczywiście, panowie, macie ogromną wiedzę, ale nie religijną. Ale na pewno nie religijną. Muszę wam powiedzieć, że na te pytania wasze jestem wam w stanie odpowiedzieć wystarczająco i zrozumieć, że racja jest tu, po tej stronie. I mogę to zrobić. Ja mogę wam na wszystkie te pytania odpowiedzieć, zmierzyć się z nimi i tak wam powiem, że zrozumiecie, że prawda tu jest, bo wierzę, że logicznie myślicie. Tylko czy wy chcecie tego posłuchać? I wtedy jeden z nich zwiesił głowę. Po chwili mówi, proszę księdza, bardzo grzecznie. Proszę księdza, chyba nie chcemy. A mówię, no właśnie. A dlaczego?
I tu przeszedł samego siebie. Wiecie, co powiedział? Proszę księdza, bo prawda zobowiązuje. Wiecie co? Aż mi się gorąco wtedy zrobiło. Bo prawda zobowiązuje. Mówię, no właśnie. To zostawmy, mówię. Specjalistów od chemii, zostawmy tych od kościoła kościołowi. Fajna rozmowa się potem wydarzyła. Ale właśnie. Ludzie wcale nie chcą często naszych argumentów. Nawet nie wiadomo, jak do nich trafić. Czasem okrężnie. To co mówię, Pan Bóg przemawia w różny sposób do ludzi, różnym językiem, naprawdę różnym. Świadectwo dzisiaj wiary wydaje się czymś najważniejszym, narzędziem Ducha Świętego, żeby być w świecie dzisiaj i świadomym narzędziem, żeby rzeczywiście być nim, to trzeba tego zakorzenienia w Panu Bogu. Nie? Trzeba w tej relacji bliskiej być z Panem Bogiem. No bo bez osobistej, osobowej relacji z Chrystusem nie będę umiał go obronić. No jak go obronię? Jak obronię tego, którego nie znam, który nie jest moim przyjacielem? I nieraz argumenty nasze wcale nie docierają do tych ludzi. Wiecie? Oni zrozumieli bez moich argumentów, że tam będzie prawda. Rozumiecie? Nawet im nie musiałem tłumaczyć. Czyli oni wiedzieli, że tu jest prawda. No, bo żaden z nich się potem nie odezwał. Obrona wiary. Jednak wy wiarę będziecie musieli obronić w środowisku, gdzie będziecie. A więc najpierw oczywiście w tym środowisku rodzinnym, w domu, który stworzycie. Tam. Pan Bóg musi być najważniejszy, bo On wejdzie w środek tej waszej miłości. Tam właśnie macie dać to świadectwo, że Bóg jest ważny, że Pan Bóg jest ważny. Znajomy mój wymyślił sobie, że się ożeni, wiecie, z Tajwanką. Na Śląsku. Dajcie spokój. Kwas, rodzina, babki, ciotki, to wszystko, te omy. Mistrzostwo świata normalnie. No jak to? Przecież nasz, prawda, Kazik czy tam Franek nie będzie się, bo nie chcę mówić, bo możecie dojść po tym, co powiem do końca. Kto to jest? Bo to jest dosyć znana, przynajmniej jego żona osoba. No i co? No ale on mówi, no to jest moja dziewczyna i koniec. I cokolwiek będzie się stało. No, ksiądz, taki mój kolega, ich duszpasterz akademicki, zaczął kręgosłup mu prostować też. No bo wiecie, jak rodzina nie może inaczej, to przez księdza chce tych młodych prostować. No i ten mówi, proszę księdza, ja to zrozumiałem. Niech mi ksiądz wierzy. Niech mi ksiądz wierzy. Ja wiem, co robię. Odpuścił. Doszło do ślubu z niewierzącym, tak dalej. No i oczywiście nie zamieszkali w Polsce, tylko najpierw zamieszkali we Francji. I tam oboje doszli do wniosku, że nie będą w stanie wychować dzieci po chrześcijańsku i po katolicku. Potem postanowili przenieść się na Tajwan. Ona miała bardzo zamożnych rodziców, ta pani. Tam sobie materialnie poprawili, ale doszli do wniosku, że też dzieci tam nie wychowają na porządne dzieci. Na porządne dzieci. On mówił, że jest katolikiem i chce, żeby dzieci były katolikami i koniec. No to postanowili, że przyjadą do Polski. Osiedlili się najpierw w Katowicach. I w tych Katowicach pomieszkali i powiedzieli, no tu też nie do rady normalnie dzieci wychować, nie? Przecież to jest wariactwo. Dopiero kupili sobie dom na wsi. Nie powiem w jakiej miejscowości. I zamieszkali tam. I rzeczywiście tam dopiero mówią, no tu jest miejsce dla nas. No i ten mały Wacek, jak szedł do pierwszej komunii świętej, ich pierwszy syn, no to okazało się, że przed pierwszą komunią ta żona mówi, że ona chce przyjąć chrzest. Nigdy nikt do tego jej nie zmuszał. Dlaczego? Nie musisz, jesteś dobrą kobietą. Wszyscy już wiedzieli, że bardzo dobra dziewczyna. Nie, mówi, ja chcę zostać chrześcijanką. No ale myśleli, że to presja, że dziecko idzie do komunii. Nie musisz tego robić dla nas. A ona mówi, nie, ja nie dla was to robię. Ja to robię dla siebie. A chcę się ochrzcić dlatego, że z moim synem, wożąc go na przygotowania do pierwszej komunii, poznawałam wiarę dogłębnie. I z tego, co poznałam, a rozczytałam się, doszłam do wniosku, że mój mąż przez te, mówi, lata, co razem żyjemy, nigdy nie sprzeniewierzył się temu, w co wierzy. A ja mam to szczególne miejsce obok niego i przy nim ze względu na tego Boga, którego on kocha. I takiego Boga chcę, bo to znaczy, że on jest prawdziwy. To on. Czyli świadectwo życia
tego mężczyzny, młodego chłopaka, potem oczywiście ojca i męża, doprowadziło ją do wiary. Tak, inni obserwując nas, ale jeżeli my lekceważymy, jeżeli my, prawda, a weźcie Polaków, bo oni będą, prawda, świątek, piątek, jak wariaci pracowali i w zębach wam pieniądze przynosili, bo oni tacy są, jak nie będziemy mieli szacunku dla Pana Boga, nie będziemy mieli go obronić, no to jak potem Pan Bóg nam błogosławić? Błogosławieństwo to nie jest automat, nie? To nie pralka. Błogosławieństwo to przestrzeń, serce, które się otwiera i tak dalej. I życzę wam, abyście nigdy o tym nie zapomnieli. Świadectwo wiary to też nie jest chodzenie i krzyczenie, że jestem wierzący. To jest sposób życia. To jest właśnie, ja tego nie robię, ponieważ ja wierzę. Uszanuj to dla mnie. Proszę cię. I wtedy inna rozmowa jest. W dyskusjach nas diabeł wykiwa i postawi zawsze pod płotem. A kiedy poprosisz, bo powiesz, że dla ciebie to święte, zmienia się naprawdę wiele. I życzę wam, aby to wiele było dla was wszystkim. Szczęść Boże.